był taki wybuch, że okno wyleciało, tak? Aż... tutaj pani traktuje, okno wyleciało, nasze drzwi się rozwaliły, obydwa okna. No dach się trochę zniżył. Mhm. Ściany popękały. Jaka przyczyna była tego wybuchu? No wie pani, niby, że butla była nieszczelna. Tak naprawdę nie wiadomo, co tam się stało, jak oni robili. Pani Krawczukowa i ten pan, który też tam z nią był, który niby jej wymieniał tą butlę z gazem. Aha. No i chciał jej zmienić niby tą butlę, tak, no nie wiadomo, on sam nie wie, jak to się stało, że to wybuchło. Ale no był pijany, tak. Wyszli sami. Pani się gasiła, tutaj sąsiad też się sam gasił. No, Adrian tam podskoczył do samochodu, wziął tą gaśnicę, to co się paliło, to ugasił, bo tam paliły się obrus, wąż od butli i kawałek tam tego krzesełka, czy tam. Jasne. A jeśli chodzi o same osoby, to one na nich ubrania też się paliły? Tak. A jak sobie teraz radzicie? Gdzie się podziejecie? No tu jego brat nas na kilka dni przenocuje, no ale to też na dłuższą metę nie ma nawet możliwości. On też ma rodzinę, dziecko też mu się niedługo urodzi, więc no wójt niby wczoraj powiedział, że coś wymyśli, a dzisiaj znowu powiedział, że nie ma mieszkań dla nas, tak? Tutaj z agencji powiedzieli, że coś postarają się nam dać, no ale na razie mówili, że blisko nic tutaj nie ma. Jasne. Czyli rozumiem, że tak trochę szczęście w nieszczęściu, że żyjecie, jesteście cali. Tak, ale... no na szczęście, że naszej córki z nami nie było.